Siemandoro wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale, na kolejnym odcinku z serii Anatomia Broni Palnej. Dzięki za tak fajne przyjęcie mojego pierwszego odcinka o pistolecie Glock. Dziś zapraszam Was do odcinka, w którym pochylimy się nad platformą CZ75, w tym przypadku 75B. Jest to samopowtarzalny pistolet z mechanizmem kurkowym, zasilany z magazynków dwurzędowych 17-nabojowych, amunicją 9x19. Sam pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, regulujący się przez jej przekoszenie względem płaszczyzny zamka. Funkcję rygla pełnią dwa pierścieniowe występy znajdujące się na górnej krawędzi lufy. Całość ryglowania odbywa się poprzez współdziałanie otworu w ogonie lufy oraz osi zrzutu zamka. Pistolet, tak jak już mówiłem, ponadczasowy. Platforma, na której powstało bardzo dużo jej kopii, często udanych lub nieudanych. Do tych udanych możemy zaliczyć na przykład włoskie Tanfoglio, a do tych nieudanych wszystkie tureckie podróbki, które są tłuczone, gdzie ich jakość po prostu zostawia bardzo dużo do życzenia. Czy jest modyfikowalny? Na pewno można wymieniać w nim dużo podzespołów, jak na przykład spust, jak w tym wypadku. Tu jest też wymieniony kurek. Przyrządy celownicze są zmienione na typowo tarczowe, czyli radełkowane, bez żadnych kropek czy światłowodów. Wymienione okładki, powiększony zrzut zamka. Także pistolet jest modyfikowalny, zawsze można coś w nim pokombinować. Bardzo fajny, w miarę tani i przystępny cenowo pistolet. Na początek uważam, że jeżeli ktoś nie jest Team Glock i nie chce binikowca, to jest broń z kurkiem, z której można robić naprawdę fajne wyniki na tarczy. Także ja osobiście polecam. Moja pierwsza broń, którą kupiłem. A żeby nie przedłużać, to teraz pokażę Wam, jak ona strzela. Siemandoro wszystkim, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Anatomia Broni Palnej. Dziś zajmiemy się jakże zacnym pistoletem CZ75B. Jest to mój prywatny pistolet. Już go pewnie widzieliście w poprzednim filmiku, w którym omawiałem, jak go pięknie wyczyścić. Może niektórym brakuje warsztatu, jeżeli chodzi o rozkładanie tego pistoletu, więc w tym odcinku omówimy, jak to zrobić dokładnie i kompleksowo. Czego będziemy potrzebować? Jak zwykle krążka hokejowego, młotka, kombinerek najlepiej wąskich, one będą potrzebne do założenia sprężyny spustu, zestawu bitów. Ja mam w tym wypadku duże i małe. One się przydadzą. Teoretycznie moglibyśmy sobie małymi to zrobić, ale że mam duże i małe, to będę sobie to życie upraszczał, a nie utrudniał. Dobra, robimy miejsce. Magazynka nie będę Wam pokazywał, jak się rozkłada, bo pokazałem Wam, jak to się robi na poprzednim filmiku. Odciągamy zamek. Wyciągamy zaczep zamka. Zamek schodzi. Wyciągamy sprężynę iglicy. Sprężynę oporopowrotną i żerć oporopowrotną. Wyciągamy lufę. Teraz młotek i wybijak. Zaczynamy od pazura wyciągu. Wybijamy kołek pazura wyciągu. Pazur wyciągu wychodzi. Sprężyna pazura wyciągu. No i tak jak już również tłumaczyłem,
Ten model CZ-ki, mojej 75-ki, niestety nie ma płytki oporowej, więc trzeba wybijać kołek iglicy, który ją trzyma. Ale nie jest to również problem. Pin iglicy. Trzymamy palcem, żeby ona nie wystrzeliła. Iglica. Sprężyny iglicy. Można powiedzieć, że praktycznie zamek jest rozebrany. Moglibyśmy jeszcze wyciągnąć muchę i szczerbinkę, ale ja tego nie zrobię, ponieważ nie chce mi się drugi raz tego ustawiać i przystrzeliwać. Moglibyśmy jeszcze wyciągnąć łożysko lufy, ale tego też nie będę robił, ponieważ no je się wymienia dopiero jak jest zużyte. Nie będę go teraz wyciągał, ponieważ ja niedawno je wymieniałem. Nie chciałbym, żeby coś się z nim stało. Dobra, zamek jest rozłożony. Jak widzicie, rozłożenie zamka jest to bardzo prosta rzecz. Przechodzimy do szkieletu. Szkielet rozkładać zaczynamy od zdjęcia okładzi. W moim przypadku okładziny są na śruby Philipsa. Muszę je wymienić na ampulę, ale jakoś mi się nie chce. Wkręcamy okładziny. Dobra. Śruby okładzin wstawiam sobie do środka, żeby mi się gdzieś nie zawieruszyły. Odkładam okładziny. Dobra. Śrubokręt już nam nie będzie potrzebny, więc teraz zaczynamy od rozkładania właściwego szkieletu. Najpierw pozbywamy się, można to nazwać sprężyną magazynka. Ona go usztywnia tam w chwycie, w gnieździe magazynka. Wtedy on nie lata, ładnie się po niej suwa. Wyciągamy sprężynę. Teraz tak, to można byłoby wybijać, ale jest na to lepszy sposób. Tutaj wam pokażę, ciekawe czy będzie widać, powinno być widać. Tutaj dosłownie delikatnie wystaje nam ta tulejka, która trzyma sprężynę kurka, więc robimy tak, że tą tulejkę naciskamy do płaszczyzny jakiejś i po prostu ją, ten kołek, który to kołkuje, wysuwamy. I wyciągamy całość zespołu sprężyny kurka. Teraz nic na ten kurek nie napiera. Jak pozbyliśmy się tego, teraz przechodzimy do właściwego rozbebeszenia naszego szkieletu. Aby to zrobić, trzeba pozbyć się systemu wyrzutnika. Żeby pozbyć się systemu wyrzutnika, o, i teraz właśnie przydają się te mniejsze biciki. Wybieramy sobie jakiś mały, płaski bit. Zakładamy sobie go. I teraz tak. Już tłumaczyłem to na ostatnim filmiku, ale pokażę jeszcze raz. Tutaj jest taka sprężyna zaczepu, pod którą trzeba coś włożyć. W tym wypadku ten bicik. I zaczepić ją na bok tego systemu wyrzutnika. O, ona jest teraz tutaj na boku, a nie w tym rowku, w którym powinna pracować. Jeżeli już to zrobimy, tutaj mamy wystający z drugiej strony bezpiecznik, wciskamy go lekko palcem i sam bezpiecznik bez najmniejszego problemu nam się wysunie. O. Widzicie? Bezpiecznik wyszedł. Wyciągamy system wyrzutnika i odkładamy go tutaj. No i teraz tak. Ogólnie polecam wam, jeżeli zaczniecie się bawić w rozkładanie i składanie, jeżeli to będzie wasza pierwsza przygoda, polecam wam zaopatrzyć się w schemat.
Z tego względu, że fajnie będzie wiedzieć, co wyciągamy i gdzie później ma to być. Często ten schemat po prostu jest tak napisany, że nawet po prostu będzie Wam to pomagało, w którą stronę daną część włożyć. Dobra, jedziemy dalej. Teraz musimy się pozbyć kurka, zespołu kurka, kurka z żerdzią. Żeby to zrobić, musimy dostać się do osi kurka. Oś kurka jest zabezpieczona poprzez... Może znowu podniosę tu pistolet. Niestety, wybaczcie mi, ale jeszcze nie jestem na tyle przygotowany, żeby robić nagrania z kilku ujęć, więc po prostu będę musiał podnosić pistolet do góry i Wam to pokazywać. Odpalcie sobie schemat i zobaczycie, że tutaj jest taki ustalacz. On pozwala klikać bezpiecznikowi. I teraz tak, trzeba go wyciągnąć. O, widzicie? Ja go teraz podważyłem i on wypadł. To jest takie coś. O. To jest takie małe coś. Nie zgubcie tego, jak będziecie się bawić rozkładanie broni. Odkładamy to. I teraz mamy tutaj mały kołek, który blokuje nam oś kurka. Wyciągamy, wysuwamy go w sumie do góry. Jak go przewrócimy do góry nogami, to on nam wyskoczy. Odkładamy go i teraz możemy dostać się do osi kurka. Ona jest tutaj. Jak ją wciśniemy, ona wychodzi bez najmniejszego problemu i wtedy możemy wyciągnąć cały kurek z pistoletu. Nie będę Wam rozpinał tego kurka, bo on jest u mnie trochę zaklepany, bo ten pin lubi się wysuwać, więc ja go tutaj powiedzmy lekko, brutalną siłą lekko dałem mu do zrozumienia, żeby się nie wysuwał. Hehe. Więc nie będę Wam tego rozpinał. No, w każdym razie, jeżeli będziecie chcieli sobie wymienić kurek na jakiś tam competition albo jakiś, który Wam się będzie podobał, no to wtedy po prostu sobie ten kołek wybijecie. On normalnie jest przelotowy, wychodzi bez najmniejszego problemu, więc tak to wygląda. Zostało nam już mało rzeczy w sumie w tym szkielecie. Został nam system spustowy. Tak, system spustowy. Żeby się pozbyć systemu spustowego, mamy tutaj... zaraz złapiemy światło, nie złapiemy światła. No, mamy sprężynę systemu spustowego, sprężynę spustu w sumie. Żeby jej się pozbyć, musimy wybić kołek, który ją trzyma. Bierzemy wybijak. Prawie. Dobra. Kołek nam wyszedł i teraz tak. Uważajcie na jedną rzecz. Jak teraz wyciągniecie ten wybijak, ta sprężyna Wam wystrzeli. Żeby Wam nie wystrzeliła, ja robię to tak, że kładę szkielet do góry nogami, zakrywam tutaj ręką miejsce, w której, bo ona też potrafi wylecieć naprawdę w różne dziwne strony, więc zakrywam tutaj ręką, wyciągam wybijak, o, i właśnie a propos tego, co mówiłem, wystrzeliła mi. Dobrze, że wystrzeliła, także ją znalazłem, więc najlepiej jest po prostu cały ten pistolet sobie zabezpieczyć. Wyszedł nam system spustowy. Jego też nie będę rozpinał, bo to jest po prostu jeden kołek. A jak nie rozpinałem systemu kurka, to i tego nie będę rozpinał. Dobra, zostało nam już tu mało rzeczy. Jest jeszcze moja znienawidzona sprężyna zaczepu zamka, ale jej się chyba pozbędziemy na końcu. Dobra, teraz się musimy pozbyć rzutu magazynka. Żeby się go pozbyć, potrzebujemy płaskiego wkrętaka. Bierzemy sobie płaski wkrętak. Wkładamy go tutaj. Wejdzie, nie wejdzie? Musi być, łaski nie robi, nie? I tą sprężynę odkręcamy. Sprężynę odkręcamy. Bardzo mądrze. Odkręcamy śrubę, która tą sprężynę trzyma. O. Mamy śrubkę. Teraz
bierzemy sobie kombinerki, wyciągamy sprężynę szyny spustowej, która wygląda o tak. I wyciągamy sprężynę zrzutu magazynka, która wygląda o tak. O, dokładnie. Dokładnie tak wygląda. Jak już wyciągniemy sprężynę zrzutu magazynka, wychodzi nam zrzut magazynka. No i zostaje ostatnia sprężyna. Mamy tutaj taką, w sumie to nie sprężyna, no sprężyna, no. To jest drucik, który jest lekko podgięty w jedną stronę. On polega, on odpowiada za to, że jak włożymy nasz zaczep zamka, zrzut zamka, to on tutaj wklikuje i nam nie wypada. Ona go trzyma tutaj z tej strony. O, właśnie wtedy trzeba lekko czymś puknąć, żeby to wystrzeliło. Łatwiej się go pozbyć, niż potem go zamontować. Żeby się go pozbyć, wystarczy wziąć wybijak. Tutaj widzimy, że kołeczek, który trzyma nam ten drucik, lekko nam odstaje. Wybijamy go. To jest też taki malutki cycek z podtoczeniem przez środek. I wyciągamy ten oto drut, który dopełnia nam pełne. Bardzo ładnie. Który dopełnia nam całkowite rozłożenie szkieletu, a co za tym idzie, pistoletu CZ75. Jak widzicie, ma on trochę elementów, nie jest tego jakoś bardzo dużo, nie jest to jeden z najtrudniejszych pistoletów, choć nie ukrywam, że troszeczkę trzeba się go narozkładać i naskładać, żeby poznać dokładnie jego konstrukcję. Jak ktoś ma taki pistolet, bardzo polecam się bawić w jego składanie i rozkładanie, ponieważ fajnie on rozwija i pozwala poznać konstrukcję broni. Jeszcze jedna rzecz, o której Wam zapomniałem powiedzieć, jeżeli chodzi o pełne rozłożenie. Mamy tu jeszcze system wyrzutnika. Żeby go rozpiąć, on też tutaj jest jednym pinem kołkowany, ale rozepnę go, żeby pokazać Wam go później, żeby pokazać Wam później, jak go złożyć. Jak go wyjmę. O, wyjmę ten kołek. O. Widzicie? I on się będzie składał z zaczepu, z wyrzutnika i ze sprężyny właśnie tego zaczepu. Więc teraz sobie go od razu złożymy z powrotem. Składamy go z powrotem tak. Ja to sobie zawsze na początku miałem z tym duży problem. Nigdy nie miałem pojęcia, zawsze zapominałem, jak go złożyć, więc tu jest wyrzutnik. O, ten wystający element to jest wyrzutnik. I zaczep, powiedzmy, że też ma taki w tą stronę, o, w tą stronę wystający element. Taki jakby haczyk. I ja sobie zapamiętałem to tak, że haczyk musi iść do wyrzutnika. Jak sobie już go zepnę, kładę sobie go na czymś płaskim. I biorąc sprężynę zaczepu, kładę ją dłuższym wąsem do przodu, również w stronę tego wyrzutnika. Ustawiam ją sobie tak, żeby weszła w miejsce, w którym powinna pracować. I biorąc kołek tego wyrzutnika, który nie wiem, gdzie położyłem, będzie to, to możliwe, że jest to. Biorąc kołek lekko, akurat sobie można pomóc jakimś wybijakiem, lekko naginam tą sprężynę. O, wyskoczyła. Cyk.
lekko ją naginam. Wkładam kołek i cały zaczep pracuje. Nie wiem, czy to było widać tutaj z takiej odległości. Mam nadzieję, że jednak tak. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram wam filmik tylko i wyłącznie o tym. Chociaż mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o co tu chodzi. Dobra. Mamy złożony wyrzutnik. Wracamy do złożenia całego pistoletu. Organoleptycznie. Zaczynamy od tego, co... Organoleptycznie, no. Dzisiaj widzę, że jestem w formie. Analogicznie. Wracamy do ustawień fabrycznych, czyli zaczynamy od tego, na czym skończyliśmy. Pierwsza ta sprężyna, ten drut, który trzyma nam zaczep zamka, wkładamy go tak, że on ma tutaj takie jakby, jest wgięty w dół lekko. On tym zawiasem, czyli jak jest zagięty w dół, ma iść w stronę, powiedzmy, wylotu lufy. To też sobie musicie wyobrazić, ponieważ tu jest sam szkielet, więc on żadnego wylotu lufy nie ma. Ale tak, wkładamy go sobie tutaj. Zobaczycie, gdzie on się tu musi oprzeć. Zresztą po prostu, o, jeszcze jeden protip dla was. Najlepszym sposobem, żeby wam się nie popieprzyło, jak co jest złożone, w którą stronę wchodzi, to robienie sobie zdjęć podczas rozkładania, ewentualnie nagranie filmiku. Uwierzcie mi, że jeżeli nie macie kogoś obok, kto wam pomoże przy tam jakiejś wpadce, to taki filmik potrafi naprawdę rozjaśnić umysł i pomóc dużo w tym, jak to było poskładane. Dobra, teraz żeby włożyć ten cycek, musimy... No właśnie, i tu się pojawia problem. Musimy nagiąć tą sprężynę. O, udało się za pierwszym razem, niemożliwe. Naginamy mocno tą sprężynę, ten drut, wciskamy ją w dół i wtedy musimy ten kołek tutaj wcisnąć. Jak on już tam lekko wskoczy, jeden młoteczek, wszystko jest na miejscu. Teraz kolejną rzeczą, jaką musimy włożyć, to sprężyna magazynka. Żeby włożyć sprężynę magazynka, ja sobie ją łapę od góry kombinerkami. I wkładam ją w to miejsce. Może nie to, że ją wkładam w to miejsce. Przykładam ją do tego miejsca, żeby weszła w ten rowek, a potem już palcami ją ściskam. No tak. Ja tak sobie myślę, dlaczego ona tak łatwo wchodzi? Może prościej będzie, jak włożymy. No wyłaź, dziadu. To prościej będzie, jak włożymy to, z czym ona pracować. Zaczynamy od włożenia zrzutu magazynka. O. Z tej strony też można włożyć, jak ktoś jest leworęczny. Jak najbardziej. Wkładamy zrzut magazynka i teraz bierzemy sobie tą sprężynę. Wkładamy ją w ten rowek, w którym ona musi pracować. Najgorsze jest to, że niestety, jeżeli nie stoicie obok mnie i nie widzicie dokładnie, jak ja to robię, to na filmie czasami ciężko jest pokazać w środku tego pistoletu te elementy, bo po prostu no ja niestety nie mam do tego jeszcze warunków. Mówię jeszcze, bo mam nadzieję, że jak wszystko będzie szło pomyślnie, to będę rozwijał ten kanał i będę po prostu kupował potrzebne rzeczy, ale to na pewno przyjdzie z czasem. Wkładamy tą sprężynę, jak już nam wejdzie w kanał. O, teraz widać. O, powinno być widać, że ona weszła tutaj w ten kanałek. Jak ją popchniemy, to ona już zacznie nam współpracować ze zrzutem magazynka. Teraz, żeby nam to wszystko się trzymało, trzeba to skręcić tą oto śrubką. Jak będziecie kupowali sobie jakieś bity, to najlepiej, żeby cała pokrętka była namagnesowana, bo potem te śrubki się fajnie trzymają i nie trzeba się z tym męczyć. Dobra, dokręcamy ją.
Dokręcamy ją. No tak, właśnie. Dokręcilibyśmy ją, a potem byśmy musieli ją odkręcać. Brakuje nam tutaj jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Najgorsze jest, jakbyście złożyli ten pistolet bez tej rzeczy, to dopóki byście nie chcieli zobaczyć, czy kurek działa, to byście myśleli, że wszystko jest w porządku. Sprężyna szyny spustowej. Sprężynę szyny spustowej wkładamy tymi jakby kolankami do góry. Jak będziecie ją mieli w rękach, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tymi kolankami wkładamy ją do góry, ponieważ po nich się ślizga szyna spustowa. Więc wkładamy sobie ją tutaj. I teraz skręcamy wszystko ładnie tą oto śrubeczką. Śrubkę wkręcamy z miłością, ale w miarę mocno. O, jak już poczujecie opór, znaczy, że jest git. To mamy złożone, to mamy skręcone. Teraz przechodzimy do... Do czego przechodzimy? Przechodzimy do systemu kurka. A na razie włożymy spustowy. Dobra. Wkładamy system spustowy. On nam powinien tutaj po prostu bez żadnego problemu wejść. Ale jak to zwykle... No właśnie. Wszedł nam system spustowy. Teraz musimy założyć sprężynę systemu spustowego. Sprężynę spustu w sumie. Bierzemy takie oto wąskie skrzypce. I teraz tak, fajnie jest to wszystko robić na takim ala kołku montażowym. Ja akurat posłużę się w tym wypadku wybijakiem. Można to robić wybijakiem albo jednak nie posłużę się wybijakiem, posłużę się już właściwym kołkiem. Tak mi jest trochę wygodniej. Zaraz wam powiem dlaczego. A chodzi o to, że bierzemy właściwy kołek. Bierzemy właściwy kołek i wkładamy go dosłownie tylko tyle, żeby trzymał nam spust w pozycji właściwej. Widzicie, on wystaje, on dosłownie nam trzyma o ścianę tego spustu. Dlaczego? Dlatego, że to generalnie będzie element, który może się wydawać jako jeden z trudniejszych elementów do składania przy TZC, ponieważ te sprężyna na początek, jak jeszcze nie mamy wprawy, może nam przysporzyć dużo, dużo problemów. Dłuższym wąsem do przodu mamy oprzeć ją w taki rowek, który jest tam specjalnie zrobiony pod to, a drugi wąs ma oprzeć się o język spustowy. O, widzicie? Ja nagiąłem to i palcem wsunąłem ten kołek. Jakbym miał tutaj wybijak, to potem musiałbym przez ten wybijak przebijać kołek, a tak to za pierwszym razem udało się bez problemu wbić nam to. Dobijamy ten kołeczek. Dobijamy go wybijakiem. Warto później ten kołek jest rozklepać. Rozklepać sobie go z jednej i z drugiej strony, żeby on nam się nie wysunął podczas strzelania. O, teraz widzimy, że spust działa. Wkładamy kurek. Po kurku wkładamy. Wkładamy oś kurka. On nam wejdzie tylko z jednej strony, ponieważ ona jest taka jakby grzybkowa, lekko. Ona nie może działać przelotowo, więc ona nam się blokuje tutaj. Wkładamy go od lewej do prawej. Patrząc, trzymając tak pistolet, wkładamy go od lewej do prawej. Jak już mamy oś kurka, wkładamy malutki pin, który nam ją zablokuje i nie pozwoli jej wypaść. On tutaj wchodzi w taki otwór, który jest w rogu. Wkładamy go i teraz. Tego na pewno raczej nie zobaczycie. Wkładamy ten ustalacz bezpiecznika, żeby go włożyć.
układamy go całością płaszczyzny, tą, gdzie mamy takie wypustki, do twarzy musimy ją, nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ona po prostu musi, może to jednak się uda Wam pokazać, ona musi pracować tutaj w takim rowku. Zresztą jak będziecie pistolet rozkładali, to przyjrzyjcie sobie, jak przyjrzyjcie się, jak on wygląda, jak on tutaj jest zamontowany i zamontujecie go analogicznie. Zamontujecie go tak samo, jak był przed wymontowaniem. Nie wiem, czy mi złapie ostrość, ale powinniście widzieć generalnie, jak on wygląda. Dobra, mamy go zamontowanego. Przechodzimy do systemu wyrzutnika, które również wkładamy na odciągniętym kurku. Wkładamy go tak, on nam tutaj wklika się, kliknie nam lekko, kurek będzie mniej odciągnięty. Zaczepy kurka nam się złapią tutaj o zaczepy w wyrzutniku. Teraz następną rzeczą jest wsadzenie bezpiecznika. Bezpiecznik nam się zatrzyma na sprężynie zaczepu, więc tak jak mówiłem wcześniej, trzeba ją lekko, trzymając cały czas wyrzutnik. No właśnie, to jest też trzecia ręka potrzebna. O, przepraszam, nie widziałem, że uciekłem z kadru. Łapiemy tą sprężynkę, podnosimy ją lekko do góry. Inaczej. Jak już włożymy tutaj zaczep, to zaczynamy od tego, że podnosimy tą sprężynę tutaj na bok, odginamy ją. O, jak ona już tutaj będzie od... No właśnie, znowu spadła. Niektóre pistolety już nie pamiętam, czy ten Foglio, czy te lepsze CZ-ki, raczej lepsze. To jest najlepsze, ale te droższe CZ-ki, tam Shadowki czy TS-y mają tutaj z boku tego systemu wyrzutnika takie jakby podebranie właśnie pod ten drucik, że jak już raz nam się zaczepi, to po prostu nie spadnie. Odpychamy go do tyłu, bezpiecznik wchodzi. Jak już nam wszystko to wejdzie, przepraszam Was za tak długi czas, ale niestety zresztą sami zobaczycie, jak czasami można polec na najprostszej rzeczy. Dobra, sprężyna kurka. Tak, tu już mamy wszystko. Bezpiecznik klika na pozycji nienapiętej. Wkładamy sprężynę kurka, wkładamy tulejkę tej sprężyny. Naciągamy, no w sumie to może naciągamy to złe powiedzenie. Nie naciągamy, ale napinamy ją. Kołkujemy. O. Kołkujemy, weszło. Jak już ją przekołkujemy, wkładamy sprężynę magazynka. Ciach. Sprężyna magazynka wchodzi nam tutaj w to podebranie, sprężyna magazynka, ją też kołkujemy. Jak będziecie kołkowali tą sprężynę, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Przy rozłożonym całym pistolecie zostaną Wam dwa kołki, które tu będą pasowały. Jeden będzie pasował tak, że będzie idealnie wypełniał ten kanałek, a drugi będzie pasował tak, że po prostu będzie krótszy. Jak tu wsadzicie krótszy kołek, to ten drugi pasuje pod pazur wyciągu i będzie po prostu nam wystawał z zamka, więc zwróćcie na to uwagę, żebyście tego nie popieprzyli przy składaniu broni. Dobra, zakładamy okładki. Moje
Mamy piękne gumowe lokowskie okładki. Zmieniamy bicik. Ciach. Dobra, jedna. Jeżeli uważacie, że Was to nie będzie przerastać, a po to robię te filmiki, żeby jednak każdemu pokazać, że nie jest to jakieś bardzo trudne, to rozkładajcie i składajcie sobie pistolety. Bo naprawdę fajnie jest wiedzieć, na jakiej zasadzie pracuje Wasza broń i jakie mechanizmy za co odpowiadają. Szczególnie, że z tej broni trochę strzelamy. Zresztą później będziecie chcieli coś wymienić. Nie trzeba będzie lecieć do rusznikarza, tylko będziecie umieli zrobić sobie to sami. Szkielet jest złożony, możemy go odłożyć, przechodzimy do zamka, bierzemy zamek, zaczynamy od pazura wyciągu. Wkładamy pazur wyciągu. Wkładamy sobie pazur wyciągu. Tam, dupa. Wkładamy sobie sprężynę pazura wyciągu. Bez sprężyny mogłoby być ciężko. Nie działałby bez sprężyny po prostu. Nie miałby jak się wsunąć pod kryzę i by prawdopodobnie Wam nie wyrzucał. Nie wyrzucałby pustych łusek. Dobra, ja ogólnie wbijam ten kołek od tej strony, żeby nie pokaleczyć sobie szkieletu zamka z zewnątrz, ale na potrzeby filmu, albo dobra, pokażę Wam, chociaż nie, na potrzeby filmu jednak zrobię to tak, bo mam delikatnie zmniejszone pole widzenia. Lekko sobie go tutaj wbijamy. Tutaj go nakierowujemy. Będziecie wiedzieli później, gdzie on tutaj ma wejść. Parę młotków. Kołek się trzyma. Cyk. Nie wystaje tu. Głównie, żeby nie wystawał z tej strony, bo wtedy nie będzie Wam zamek pracował tak, jak powinien. Iglica. Zakładamy sprężynę iglicy na iglicę. Iglicę składamy do środka. Tu będziecie mieli prościej, jak nie będziecie mieli, jak będziecie mieli nowszą wersję z płytką oporową, bo po prostu wkładacie iglicę i zasuwacie płytkę mniej więcej jak w Glocku, a tutaj jednak muszę sobie ją czymś przytrzymać. To jeszcze w dobrej pozycji. O. O, teraz na przykład mi się przekosiła. No właśnie. No właśnie, wchodzi ona teraz tutaj, przytrzymamy ją paluchem, znowu nie weszła, dobra. Ugina się. Działa elegancko. Pobijamy sobie ten kołeczek. Tak, żeby schował się mniej więcej równomiernie z dwóch stron. Wkładamy lufę. Szczepiamy żarcie oporopowrotną ze sprężyną. Wkładamy żarcie oporopowrotną do zamka. Zahaczamy o lufę. Spinamy cały pistolet. I tak wygląda. O, bezpiecznik działa. Tak wygląda całkowite składanie i rozkładanie pistoletu CZ75, w tym wypadku B. Nie jest to jakieś bardzo trudne. Trzeba trochę potrenować. I potem wszystko będzie nam wychodziło jak należy. W razie pytań piszcie w komentarzach. Jeżeli się podobało, to jak zwykle łapka w górę. No i co? Z rusznikarskim pozdrowieniem, żeby Wam żadna sprężynka nie wystrzeliła i żebyście jej nigdy nie zgubili i nie musieli szukać przez kilkadziesiąt minut. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.